Muzeum Śmierci mieszczące się w Los Angeles zostało założone w 1995 roku, by uświadomić odwiedzającym, że bycie żywym powinno ich cieszyć i jest fajne. Zwiedzający mogą się zapoznać z obrazami autorstwa seryjnych morderców, zbiorem worków na zwłoki czy na przykład replikami narzędzi tortur. Największą atrakcją muzeum są nagrania wideo. Zwiedzający o mocniejszych żołądkach mogą obejrzeć filmy z sekcji zwłok czy sylwetki seryjnych morderców. Prawdziwe i niezaaranżowane, jak podkreślają właściciele, sceny śmierci. Wstęp kosztuje $15 od osoby. Muzeum Brzuchomówstwa w Kentucky jest jedynym na świecie muzeum, w którym zobaczyć można eksponaty związane ze wspomnianą sztuką. Założone przez biznesmena Williama Bergera, muzeum liczy ponad 800 eksponatów, z czego ponad połowę stanowią lalki. Wszystkie są inne. O różnych charakterach, różnych fizjonomiach i historiach kryjących się za brzuchomówcami, do których należały. Wydaje się wręcz, że bezlitosne oczy lalek przemierzają muzeum wraz ze zwiedzającymi, starając się ich zahipnotyzować i zmusić do ich użycia. Spacer po muzeum zabiera nas z powrotem do czasów starych karnawałów i dawnych wodwilów. Muzeum jest czynne sezonowo, a odwiedziny dopuszczalne są za wcześniejszym uzgodnieniem. Muzeum Ludzkich Czaszek, bo tak można nazwać mieszczące się w Turynie pomieszczenie, wewnątrz którego znajduje się ponad 400 wspomnianych eksponatów. Zostało utworzone w 1898 roku przez Cesare Lombroso. Kryminolog był opętany ideą zaczerpniętą z darwinizmu, mówiącą o tym, że przestępczość jest dziedziczna, a urodzonego przestępcę można poznać po defektach fizycznych, na przykład kształcie czaszki. I tak przez lata zbierał czaszki żołnierzy, cywilów, przestępców i szaleńców, tylko po to, aby dowieść swojej racji. Kolekcję uzupełnia czaszka samego założyciela, która spoczywa w muzeum wraz z innymi eksponatami. Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony, Muzeum Pasożytów w Tokio jest prywatnym ośrodkiem badawczym, który został założony w 1953 roku z prywatnych środków lekarza Satoru Kamegai. W muzeum, jak sama nazwa wskazuje, możemy zobaczyć wszelakiego rodzaju pasożyty. Jak do tej pory, muzeum zgromadziło ponad 60 tysięcy pasożytów wszelakiego rodzaju, zarówno ludzkich, jak i zwierzęcych. Główną atrakcją muzeum jest najdłuższy na świecie tasiemiec, mierzący prawie 9 metrów. Wstęp do muzeum jest darmowy. Jeżeli ciekawi Was historia, a zwłaszcza czasy średniowiecza, to musicie koniecznie odwiedzić Muzeum Tortur mieszczące się w Toskanii. Usytuowane w XIII-wiecznym holu muzeum odkryje przed Wami sadystyczną stronę człowieczeństwa z ponad setką narzędzi do zadawania bólu średniowiecznym przestępcom. Podobno podczas przechadzki wąskimi korytarzami możemy niemalże usłyszeć krzyki torturowanych tutaj nieszczęśników. Gilotyny, maszyny do rozciągania ofiar czy widełki heretyka. Znajdziecie tu wszystko. To muzeum nie tylko pokazuje prawdziwą ciemność ciemnych wieków, ale również bada bezdenne otchłanie ciemności ludzkich dusz. Muzeum Psychiatryczne Glor, mieszczące się w Stanach Zjednoczonych w stanie Missouri, ilustruje historię leczenia zdrowia psychicznego na przestrzeni wieków. W tym założonym w 1967 roku muzeum zaobserwować możemy starodawny sprzęt medyczny, umundurowanie personelu czy autentyczne fotografie i grafiki pacjentów. Opisane są tam też metody leczenia pacjentów, jak koło chomika czy usypiające krzesło. Jest tam też wystawa opowiadająca historię człowieka, który spędził 72 lata jako pacjent w szpitalu. Wszystko to spowite jest mrokiem oraz stłumionym krzykiem zamkniętych tutaj ludzi. Katakumby kapucynów położone w Palermo na Sycylii liczą sobie około 8000 mumii, zarówno osób duchownych, jak i świeckich. Większość przewodników turystycznych przestrzega przed wizytą w tym miejscu. Idąc posępnymi korytarzami, nie sposób odwrócić wzroku od zabalsamowanych zwłok. Ułożone w niszach w pozycji stojącej lub leżącej znajdują się po obu stronach przejść. Główną atrakcją katakumb jest bambina. Dziewczynka nazywana też śpiącą pięknością. Dwulatka zmarła 6 grudnia 1920 roku. Do dzisiaj wygląda jak żywe, pogrążone we śnie dziecko. Mieszczące się w Filadelfii muzeum zostało założone w 1858 roku w celu ulepszenia badań biomedycznych i edukacji. Zawiera zbiór patologii oraz anomalii medycznych liczących ponad 20 tysięcy egzemplarzy. Możemy zobaczyć tam rzeczywiste mózgi morderców i epileptyków, ścianę czaszek z opisami śmierci właścicieli, czy odlew gipsowy bliźniąt syjamskich Chang i Yang.
ciężko powstrzymać mdłości podczas oględzin największego jelita grubego, mierzącego niemal 3 metry. To zostało usunięte komediantowi o ksywie Wielki Balon. Podczas usuwania mieściło się w nim ponad 20 kilo fekaliów. Muzeum du Poitren to bardzo dziwne i straszne miejsce znajdujące się w Paryżu. W założonym w 1835 roku przez paryskiego chirurga Guillerme du Poitren miejscu zgromadzono ponad 6 tysięcy eksponatów obrazujących zmiany anatomiczne wywołane przez choroby i wady rozwojowe. Zobaczymy tu słoiki zawierające zdeformowane części ludzkiego ciała, bliźnięta syjamskie czy dzieci, które urodziły się z odsłoniętymi narządami wewnętrznymi. Do ciekawszych eksponatów należy m.in. mózg spreparowany przez słynnego francuskiego anatoma Paula Broca. To muzeum zarówno szokujące i niepokojące, które z pewnością wpłynie nawet na najbardziej bezdusznych osobników. Muzeum mumii znajduje się w meksykańskim mieście Guanajuato. W muzeum zgromadzono ciała około 100 mężczyzn i kobiet w różnym wieku, którzy zmarli w wyniku epidemii cholery z 1833 roku. Mumifikacja ciał dokonała się w sposób naturalny. Wszystko dzięki suchemu klimatowi i specyficznym właściwościom meksykańskiej gleby. Wszystkie mumie ekshumowano w wyniku nieopłaconego podatku od pochówku. Zwiedzający już na wejściu do muzeum witani są przez stojące w szklanych gablotach wyschnięte ludzkie ciała. Najwięcej emocji budzą mumie dzieci, mumia osoby zakopanej żywcem i mumia kobiety w ciąży. To miejsce dla osób o mocnych nerwach.